14, właśnie. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Zachęcam do wspólnej modlitwy liturgią godzin. Korzystamy z tomu czwartego, tydzień drugi, hymn w hołdzie pokornej modlitwy, strona 505, a następnie antyfony 641, to razem z psalmami w tomie drugim, w tomie wydanie skrócone według tabeli. Kto będzie się z nami modlił? Barbara Zyskarzyska, szczęść Boże. Szczęść Boże. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Witajcie się na stacjach Kraków Główny i Kraków Płaszów godzinę przed wyjazdem. Wejście na perony odbywa się przez specjalne strefy buforowe. Do nich podróżni wchodzą przez bramki i są kierowani na teren kolejowy. Następnie pielgrzymi zostają odprowadzeni na perony i bezpośrednio do pociągu. Taka procedura jest potrzebna, aby nie było zbyt dużego zatłoczenia i po to, aby pociągi odjeżdżały punktualnie. Ci, którzy będą przesiadać się na stacjach w Krakowie, również będą musieli przejść przez procedurę bezpieczeństwa. Trzeba liczyć, że potrwa to do 45 minut. Zamknięte są również niektóre wejścia na dworzec. Natalia Żyto, Polskie Radio. Kolejarze szacują, że pociągami ze Światowych Dni Młodzieży może wracać nawet 500 000 pielgrzymów. Ukraina protestuje w sprawie wizyty francuskich parlamentarzystów na Krymie. Grupa kilkunastu Francuzów na zaproszenie rosyjskich władz odwiedziła okupowany przez Rosję półwysep. Swoje oburzenie wyrazili ukraińscy przedstawiciele w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskich deputowanych, skierowanym do szefa zgromadzenia Petro Argamunta, wizyta Francuzów na Krymie to przejaw zuchwałego ignorowania ukraińskiego i międzynarodowego prawa. Na czele 11-osobowej grupy francuskich parlamentarzystów stoi Thierry Mariani, jeden z przedstawicieli Francji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Ukraińcy wskazują, że to nie pierwsza jego wizyta na Krymie. Po analogicznej wizycie rok temu Ukraina również protestowała, jednak nie spotkało się to z odpowiednią reakcją. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Malta przestała wydawać wizy pracownicze dla robotników z Korei Północnej. Takie informacje przekazuje południowo-koreańska agencja Yonhap. To jest część działań, które mają odciąć północno-koreański reżim od zagranicznych walut. Agencja Yonhap o decyzji władz Malty pisze, cytując ministra spraw zagranicznych Korei Południowej, Yong Byung-se. Poinformował on, że władze Malty zaprzestały wydawania wiz pracowniczych dla obywateli Korei Północnej. Minister Yun dodał, że podobne działania podejmują inne kraje, w których pracują robotnicy z komunistycznej północy. W tym kontekście wymienił Polskę. Minister Yong Byung-se przebywa w Rzymie na spotkaniu z południowo-koreańskimi ambasadorami akredytowanymi w krajach Unii Europejskiej. Główne tematy spotkania, jak pisze Yonhap, to wyzwania związane ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego w Europie oraz implementacja sankcji wobec Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Pszczelinach Bieszczadzkich święto pszczoły. Święto bardzo słodkie, można spróbować miodu i miodowych przysmaków. Tutaj jednak ten miód bieszczadzki jest miodem czystym, ekologicznym. Mamy w koło Tulinę Parku Bieszczadzkiego. Pszczoła po prostu zbiera to, co najlepsze u nas do tego miodu. Tutaj jest przeważnie miód albo kwiatowy, albo spać liściasta. Iglasta to bardzo rzadko się zdarza, lub mieszane miody. O pracy pszczół i do skosztowania miodu w Pszczelinach zachęcała sołtys wsi Weronika Szpiech. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Chmurne, ale z rozpogodzeniami. Wszędzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami także burze, a burzom towarzyszyć mogą ulewne opady deszczu, grad i porywisty wiatr. Termometry pokazują teraz w Koszalinie 21 stopni, w Zielonej Górze 23, w Toruniu, Zakopanem i Białymstoku 26, w Rzeszowie 29, w Krakowie 30. Trójka. Specjalne relacje z Krakowa, oczywiście, na antenie Radia Plus. Radio Plus. Światowe Dni Młodzieży. Kraków 2016.
Jesteśmy z Państwem od poniedziałku, od kiedy pielgrzymi zaczęli przybywać do Krakowa. Z krakowskiego studia, z Centrum Wydarzeń. Patrycja Michońska. Bogdan Ingersleben. Dziś także towarzyszymy Państwu w to popołudnie, w ostatnim dniu, kiedy kończą się Światowe Dni Młodzieży. Będziemy z Państwem, czy do 19, czy do 20, czy może troszeczkę dłużej. Wszystko zależy od Ojca Świętego. Przede wszystkim od tego, od głównego gościa Światowych Dni Młodzieży. Wyglądamy przez okno. W Krakowie za oknem deszcz, ale na błoniach dzisiaj podczas porannego przygotowania do mszy świętej oraz mszy świętej upały. Msza papieska w Brzegach pod znakiem upału. 2,5 do 3 milionów osób uczestniczyło w tej mszy świętej. Wśród nich był Michał Henkel. Halo, halo. Halo, witam. Michale, czy u Was też pada deszcz? Pogoda nad Brzegami... Oczywiście, pogoda w Brzegach zmienia się jak w kalejdoskopie. Nad Campus Misericordiae już coraz gęstsze chmury rozpadało się na dobre, trochę jakby na ratunek pielgrzymom, którzy wciąż opuszczają pole miłosierdzia. Aura wiernych dzisiaj jednak nie rozpieszcza, bo przez cały czas słońce prażyło tu niemiłosiernie. Kilka razy musiały też interweniować służby medyczne. Teraz pielgrzymi już w charakterystycznych kolorowych pelerynach szybko opróżniają sektory. Każdy musiał tu poczekać na swoją kolej, a w sumie było ich przecież nawet 2 miliony. Gdzieniegdzie jeszcze niebiesko od wolontariuszy, którzy zmierzają w stronę na arenę, by pożegnać się z papieżem Franciszkiem. Brzegi puste nie będą jednak zbyt szybko, choć Campus Misericordiae bardziej przypomina teraz pole miłosierdzia sprzed Światowych Dni Młodzieży. Bo przed Światowymi Dniami Młodzieży obawiano się o to właśnie, że gwałtowne deszcze i ulewy mogą rozmoczyć to pole i spotkanie niestety zamieni się w brudzenie w błocie, ale tak się nie stało. Z Campusu Misericordiae po zakończeniu ostatniej mszy rozesłania mówił nasz reporter Michał Henkel. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przed nami, jak Michał wspominał, jak także mówiliśmy w naszych wiadomościach, pożegnanie Ojca Świętego tutaj w Krakowie przy Franciszkańskiej 3. Potem papież przejedzie do Tauron Areny na spotkanie z wolontariuszami. Około 18.15 powinien pojawić się na lotnisku w Balicach. To jest orientacyjny program, bo jak wiemy, Ojciec Święty nieco modyfikuje te wydarzenia, czasem przyjeżdża nieco wcześniej, wtedy my także wcześniej rozpoczynamy dla Państwa transmisję tych wydarzeń. No ale to było w Brzegach, na Campus Misericordiae. Część pielgrzymów postanowiła pożegnać się z Ojcem Świętym, popatrzeć na niego raz jeszcze, pomachać, pożegnać. Są na Franciszkańskiej, gdzie jest także Marta Komorowska. Przed oknem papieskim cały czas gromadzą się ludzie. Korzystają z tego, że pielgrzymi pojechali na Brzegi i dziś w Krakowie jest pusto. Mają nadzieję, że tym razem uda się zobaczyć papieża. Było tyle, taki tłum, że po prostu nie dało rady. A teraz macie nadzieję? Teraz mamy nadzieję, że chociaż trochę zobaczymy Ojca Świętego. Teraz macie dobre miejsce. Jesteście pierwsze przy barierkach. No właśnie, jakoś tak niespodziewanie to wyszło, ale bardzo się cieszymy z tego, że możemy stać bardzo blisko. No to my czekali, kiedy to było, jak papież miał wyjść z okna, a on wyszedł 15 po 9, a ja wyszedłem za 10. 9. Tak, żałuje pan. Szkoduje. No. Czy wcześniej udało wam się tutaj stojąc przed Franciszkańską 3 zobaczyć papieża? Nie, jesteśmy dzisiaj pierwszy dzień. Udało się przyjechać do Krakowa, więc cieszymy się, że jesteśmy tutaj. Chcielibyśmy go zobaczyć. Wkrótce papież Franciszek będzie wyjeżdżał z Pałacu Arcybiskupów na spotkanie z wolontariuszami w Tauron Arenie. Sprzed okna papieskiego Marta Komorowska. Bardzo dziękujemy. Parasole chroniące przed słońcem teraz chronią pielgrzymów przed deszczem, a my wraz z nimi wpatrujemy się w papieskie okna. Czy Ojciec Święty przed odjazdem jeszcze się tam pojawi? Radio Plus. Na żywo z krakowskiego studia Światowych Dni Młodzieży. Szukają. Bierze, wyskakuje, a potem chowa się na jakiś czas, a potem znowu wyskakuje, zaskakuje, chowa się na jakiś czas. I tak mniej więcej było też, myślę, z tym wydawnictwem. Płyta nosi tytuł Mur i to są pieśni Luisa Liaka, czyli właściwie takiego artysty, od którego się trochę wszystko dla was zaczęło. Dla zespołu tak. To były... Myśmy śpiewali jego piosenki zaczęli na początku lat 80. jeszcze w ponurych czasach stanu wojennego i śpiewaliśmy jego piosenki polityczne głównie wtedy. Piosenka, to się zwało piosenka bez tytułu, zaczynało się od słów: odpowiedz, dokąd zmierzasz dzisiaj ty, co karabiny, czołgi, psy posyłasz przeciw ludziom, na przykład.
No i to myśmy te piosenki śpiewali, one świetnie brzmiały tutaj. Nasza wtedy rzeczywistość oddawały tę rzeczywistość straszną. Zresztą Mindek. Zdecydowanie powiększył terytorium Polski. Jest wielki ukłon w stosunku do Węgier i zajmującą przyjazd do Polski. Większą część Rusi Chińsko-Włodzimierskiej. Tak jest, ale też pamiętajmy, że stało się to również dzięki temu, że siostra Elżbieta była jedną z ważniejszych postaci ówczesnej Europy, była żoną króla węgierskiego. A to zorganizował i załatwił, że tak powiem, Łokietek. No właśnie, ale zrzekł się z kolei prawa do Śląska. Prawa do Śląska, no nie walczyło o Pomorze, tam historycy zarzucają mu parę takich niedopatrzych błędów, no roztrwaniał, że tak powiem, swoje życie też na liczne kochanki i żony również. Źródła wspominają, że król lekko się jąkał, co wzmagało urok władcy, który łamał namiętnie niewieście serca. Historycy obliczyli, że 14-15-wieczne źródła łączą Kazimierza Wielkiego z 9 kobietami, nie licząc niewinnych miłostek. W 1325 roku 15-letni Kazimierz ożenił się z córką litewskiego księcia Gedymina, swą rówieśnicą Aldoną. Aldonę wprawdzie przed ślubem ochrzczono, ale matka Kazimierza sprzeciwiła się jej koronacji w 1333 roku. Kazimierz zrugał rodzicielkę, a ta na znak protestu zamknęła się w klasztorze. Po śmierci żony Aldony w 1341 roku Czesi zaproponowali Kazimierzowi Adelaidę, liczącą wiosen 18, rekomendowaną jako niewiastę niezwykłej urody. Niestety Adelaida pięknością nie grzeszyła, nie dała też królowi potomstwa. Kazimierz wysłał ją więc do Żarnowca z zakazem wstępu na Wawel. Adelaida wzywała męża do opamiętania, słała skargi do papieża, skarżyła się wszem i wobec. Wszystko na nic. Spakowała się w końcu i wróciła w rodzinne strony do końca życia, używając tytułu królowej. Ale w każdym razie doprowadził do kodyfikacji prawa. Tu wystarczy przytoczyć statuty wiślicko-piotrkowskie. Oczywiście założył Uniwersytet Jagielloński. To jest też taki milowy krok i ważna historia w naszych dziejach. Czyli tak per saldo, jeżeli chodzi o władcę, o kogoś, kto budował i co zostawił po sobie, to właściwie... Na plus. Absolutnie na plus. Natomiast ten przydomek wielki jest troszeczkę na wyrost. Przenieśmy się na chwilę na ulicę Długą w Warszawie, bo właśnie tam możemy podziwiać doskonale zachowany dokument podpisany właśnie przez Kazimierza Wielkiego. A naszym przewodnikiem będzie pan dr Jacek Krochmal, który jest wicedyrektorem tej placówki. Znajdujemy się w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ulicy Długiej 7 w Warszawie, na pierwszym piętrze, w pięknej sali balowej. Tak, i znajdujemy się przed gablotą zatytułowaną Razem czy osobno pod jednym niebem. Pamiętamy, że Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku przyłączył do korony polskiej ziemie wschodnie. Była to Ruś Halicka, później zwana Rusią Czerwoną oraz Podole. Na tych terenach nie mieszkali katolicy, tak jak to było na ziemiach rdzennie polskich, tylko prawosławni Rusini, no i Ormianie. Dlatego trzeba było zalegalizować ich pobyt i stworzyć warunki sprzyjające pokojowej koegzystencji wspólnot religijnych. Kazimierz Wielki w 1367 roku wydał dokument dla arcybiskupa lwowskiego Grzegorza, to był biskup obrządku ormiańskiego, w którym zezwolił Ormianom na przebywanie we Lwowie, a również nakazał wszystkim Ormianom, którzy znajdowali się pod władzą Kazimierza Wielkiego, podleganie jurysdykcji, czyli uznawanie zwierzchnictwa właśnie biskupa Grzegorza. To jest ważne wydarzenie, dlatego że to znaczy, że już w czasach Kazimierza i później Jagieły i kolejnych królów panowała tolerancja wyznaniowa. To teraz poznajmy Kazimierza Wielkiego jako mężczyznę. Czy król był dżentelmenem?
jak przyrzekał, że kocha, to już tak na zawsze? Nie, absolutnie. To był typ takiego Don Juana, który podrywał, rozkochiwał. Owszem, jak kochał, to kochał, ale to się szybko dosyć kończyło. No, miał sporo tych nałożnic, ale miał też żony. Pierwszą żonę miał Aldonę. To było absolutnie małżeństwo w winie racji stanu, ponieważ w tym okresie zagrażali nam już poważnie krzyżacy i nic tak nie jednoczy narodów jak wspólny wróg, w związku z czym postanowiono zjednoczyć się z Litwą poprzez małżeństwo właśnie z Aldoną, córką księcia litewskiego. Aldona przybrała imię Anna po ślubie, przechodząc na chrześcijaństwo, no i próbowała go uszczęśliwić synami. Nie udało się. Urodziła dwie córki i być może urodziłaby z czasem syna, bo była młoda, zdrowa, ale zmarła. W związku z tym zaczęto się rozglądać za następną kandydatką i tym razem już na zachodzie. Luksemburczycy byli tutaj taką ważną dynastią i znaleziono tam Małgorzatę. Małgorzata była wdową, ale ponieważ w trakcie swojego pierwszego małżeństwa urodziła syna, więc dawała duże szanse na syna, bo to było najważniejsze dla utrzymania dynastii. Pamiętajmy, że mąż siostry Kazimierza Elżbiety miał duże prawa do naszego tronu w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, więc to było jakby realne zagrożenie, że następni potomkowie już nie będą mieli tak silnej pozycji. Więc on dlatego dążył do tego potomka męskiego. Kiedy ślub z Małgorzatą prawie już był domówiony, omówiony ku jej niechęci, bo ona znała reputację naszego króla, wiedziała, że ma rozliczne kochanki. I że na pewno nie będzie jej wierny. Tak jest, więc nie bardzo chętnie. Na szczęście i dla niej pewnie, i dla niego zmarła tuż przed planowanym ślubem. Tutaj na jego takiej złej opinii zależała historia Klary Zach. Tu Państwu przypomnę, że kiedy jeszcze Kazimierz nie był królem, ale już był mężem Aldony, Anny, pojechał do swojej siostry Elżbiety do Budapesztu i tam doszło do gwałtu na Klarze, na dwórce, która nie chciała się zgodzić z jego zalotami, nie chciała przystać na jego maury i ta sprawa odbiła się szerokim echem w całej Europie. To wszystko oczywiście zaważało na jego opinii. I wtedy, po jej śmierci, zaczęto myśleć o następnej kandydatce i tutaj takim ważnym księciem na zachodzie był książę Hesji i narajono mu Adelaidę Heską, spogrębnioną również z papieżem. I to małżeństwo niestety byłoby udane, gdyby nie to, że ona nie była w stanie dać mu dzieci. Była prawdopodobnie bezpłodna, bo te starania trwały przez kilka lat. On ją chyba wysłał do Żarnowca i nie pozwolił w ogóle wrócić na Wawel. No była w takim jakby przymusowym więzieniu. I wtedy on zaczął się rozglądać za innymi kobietami, które dałyby mu syna. W tym czasie pojechał do Pragi, ale po to, żeby rozmawiać o pojednaniu ze swoją żoną Adelaidą. Chciał, że poznał kobietę niezwykłej podobno urody, Krystynę Rokiczanę, mieszczkę, która w sobie rozkochała króla. Postawiła wszystko na jedną kartę i powiedziała, że owszem, zostanie jego kochanką, nałożnicą, wszystko będzie cudownie, ale ona chce ślubu. I król się zgodził w końcu. No i pobrali się? Pobrali się przed nie jakimś szczególnie ważnym biskupem, tylko duchownym mniejszej rangi, tutaj już w Krakowie. I ona była przekonana, że to jej otwiera drogę jakby na tron królewski, natomiast tak z prawnego punktu widzenia to małżeństwo nie było ważne, w każdym razie nie mogło doprowadzić do koronacji. Czyli ją oszukał? No tak troszkę, można tak powiedzieć. Ale on takie miał metody i taki już był. Kazimierz bez rozwodu pojął za żonę prażankę Krystynę Rokiczańską, ale i ona mu się znudziła. Wysłał posłów do papieża z prośbą o zgodę na rozwód z Adelaidą. Wysłannicy królewscy uznali misję za niewykonalną. Do następcy na tronie Piotrowym nie dojechali, a zgodę papieską sfałszowali. Zanim sprawa wyszła na jaw, Kazimierz zdążył ożenić się z 14-letnią Jadwigą, córką księcia żagańskiego Henryka V Żelaznego. Adelaida powiadomiła o kazimierzowym wiarołomstwie papieża. Ale cóż z tego? Kto, nawet w dalekim Rzymie,
by się ośmielił potępić tak wielkiego i znakomitego króla. Znalazłem też w źródłach, jak czytałem o Kazimierzu Wielkim, że był to człowiek, który nie znosił krytyki i potrafił być wtedy bardzo okrutny. Zdarzyła się taka historia, prawda? Oczywiście, że się zdarzyła i dlatego tak łatwo poszło mu z tym ślubem, z tą swoją drugą żoną, ponieważ pewnego razu, kiedy jeden z księży zaczął go bardzo mocno krytykować, on wysłuchał całej krytyki pod swoim adresem, że prowadzi się niemoralnie, że tak nie można. A ów wikary to był Marcin Boryczko. Tak, i kazał swoim ludziom pana Marcina po prostu wrzucić do przerębli i utopić. I tak też się stało. Utopiono go, zamordowano, oczywiście kościół podniósł krzyk, przekupił kościół, budując nie kilka, ale kilkanaście kościołów. No i w ten sposób wrócił jakoś do łask kościoła, ale już następny ksiądz, kiedy poproszono go o udzielenie ślubu, wiedział, że nie może mu odmówić, bo to może się dla niego po prostu źle skończyć. Takie po prostu były czasy. I o tych czasach, w których rządził Kazimierz Wielki, który władzę sprawował, przypomnijmy, w XIV wieku, opowiadała dzisiaj w naszej audycji pani Iwona Kienzler. Pani jest pisarką i tłumaczką. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Dziękuję serdecznie. A za tydzień, proszę państwa, przedstawimy w cyklu Polscy Władcy i Królowie kolejnego polskiego króla. Autopromocja. Radiowa Jedynka zaprasza na lato z radiem. 1 sierpnia to szczególna data, więc i u nas trochę inaczej. Najpierw Marcin Ciszewski, autor rewelacyjnej książki Wędrówka po walczącym mieście. Później Muzeum Powstania Warszawskiego i dowód na to, jak intrygująco i ciekawie można mówić o trudnej polskiej historii. Skojarzenia też trochę inne. Specjalne wydanie Lato z radiem w Radiowej Jedynce. Lato z radiem. Jutro od 9. Roman Czajarek, zapraszam. Myśmy strasznie czekali na to powstanie. Nie mogłam się doczekać, kiedy zobaczę żołnierza w polskiej czapce z polskim orłem. Kronika Powstania Warszawskiego w archiwalnych nagraniach Polskiego Radia. Ja ciągle nie wiedziałam, dlaczego ja się wtedy uratowałam. Myśmy byli przekonani, że my wszyscy zginiemy. Szkło bolesne, obraz dni, audycja dokumentalna Alicji Grębowicz, Marty Miller i Ireny Piłatowskiej. Jutro w nocy z reportażem po 23. Studio Reportażu i Dokumentu zaprasza. Autopromocja. Euronet Plus. Magazyn Europejski Plus w radiowej jedynce. Lepiej zrozumieć Europę. Witam, a dziś w magazynie m.in. Wspólnota i Pakt Północnoatlantycki. Coraz ściślejsza współpraca wymuszana przez niespokojne czasy w Europie. Zero ofiar na drogach. To ambitne zadanie postawiła sobie Komisja Europejska. Czy w tym kierunku idą zmiany w regulacjach związanych z konstrukcją ciężarówek? Światłowody stają się nieodzownym m.in. w telekomunikacji. Nad ich nową generacją pracują nasi naukowcy. Magazyn Europejski Plus. Zapraszam. Unia Europejska i NATO będą ze sobą w przyszłości ściślej współpracować. Taką deklarację o pogłębionej współpracy podpisano przy okazji niedawnego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie. Współpraca ma dotyczyć m.in. zwalczania zagrożeń cybernetycznych i hybrydowych, wspólnej misji patrolowych na Morzu Śródziemnym i Egejskim, czy lepszej wymianie informacji. Do czego jednak obie organizacje są sobie potrzebne w dłuższym okresie? O tym Michał Strzałkowski. Uroczystość podpisania wspólnej deklaracji Unii Europejskiej i NATO odbyła się tuż przed oficjalnym rozpoczęciem warszawskiego szczytu. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przypominał wówczas, że obie organizacje mają swoje główne siedziby w tym samym mieście, Brukseli. Even though our internal and external security are closely linked, sometimes it seems as if the EU and NATO were on two different planets. Mimo iż kwestie naszego wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa są ze sobą ściśle powiązane, czasem wydaje się, że Unia Europejska i NATO są na dwóch różnych planetach, a nie w tym samym mieście. Zamiast łudzić się, że damy sobie radę sami, musimy podnosić swoją wartość jako przyjaciela NATO. Dlatego chcemy wzmocnić strategiczne partnerstwo między Unią a Sojuszem Północnoatlantyckim. Były polski minister obrony, a także wieloletni europoseł Janusz Onyszkiewicz
uważa, że także NATO potrzebuje współpracy z Unią Europejską. NATO jest w zasadzie jednowymiarową organizacją, bo nastawioną na obronę i to obronę przy pomocy środków właściwie wojskowych. Natomiast jak pokazują wyraźnie doświadczenia ostatnich przynajmniej 10 lat, jeżeli nie więcej, nie wystarczy wygrać konflikt, trzeba jeszcze wygrać pokój po tym konflikcie. I do tego są potrzebne całkiem inne instrumenty działania, całkiem inne środki, którymi NATO zresztą nie dysponuje. W związku z tym tak naprawdę to musi być współdziałanie pomiędzy NATO i Unią Europejską. Dyrektor Carnegie Europe Jan Tehau dodaje natomiast, że trzeba pamiętać o tym, że skład Unii Europejskiej nie jest taki sam jak NATO. To nie luksus, to ogromna konieczność współpracy. Ona jest oczywista. Wszyscy musieliśmy przemyśleć sytuację, nawet ci, którzy byli trochę sceptyczni na ten temat. Jeśli można zaoszczędzić jakieś sumy w budżecie, to jest to dodatkowa korzyść. Ale jeśli można zaangażować w kwestie bezpieczeństwa państwa, które nie są członkami NATO, ale należą do Unii Europejskiej i vice versa, to jest to jeszcze jeden ważny zysk. Natomiast podstawową kwestią jest absolutna konieczność współpracy i to, że zaczęliśmy nieco zmieniać nasze myślenie strategiczne. Zdaniem wielu, współpraca między Unią Europejską a NATO jest istotna także w kontekście relacji obu organizacji z Rosją. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas towarzyszącej szczytowi w Warszawie konferencji ekspertów przekonywał, że dialogu potrzeba wszystkim stronom. Zimna wojna to już historia i powinna pozostać historią, ale musimy być zdolni do tego, aby w coraz więcej wymagającym systemie bezpieczeństwa lepiej chronić naszych sojuszników. Będziemy wciąż wykazywać starania, aby nawiązać konstruktywny i owocny dialog z Rosją. To ważne, aby minimalizować ryzyko, zwiększać przewidywalność i przejrzystość. To jest szczególnie istotne w naszych czasach. A ekspert Centrum Analiz Polityki Europejskiej, Edward Lucas, jest zdania, że to Unia Europejska ma obecnie mocniejszą od NATO pozycję w rozmowach z Rosją. Rosja bardziej boi się Unii niż NATO, ponieważ to Unia coś faktycznie robi. Unia zniszczyła rosyjski skorumpowany i szkodliwy model eksportu gazu. A dokonała tego narzędziami czysto biurokratycznymi i prawnymi. Trzeci pakiet energetyczny bardziej zmartwił Putina niż jakiekolwiek działania NATO. NATO jedynie powstrzymuje go przed zdestabilizowaniem krajów bałtyckich. Unia zaś niszczy model biznesowy, który stoi u podstaw putinowskiego reżimu. Unia Europejska i NATO nie wykluczają podpisania w przyszłości kolejnych porozumień. Zero ofiar na drogach. To zadanie, jakie postawiła sobie Komisja Europejska. Czy w tym kierunku idą zmiany w regulacjach związanych z konstrukcją ciężarówek, które w dużym stopniu przyczyniają się do śmiertelnych wypadków? Europejska Federacja Transportowa apeluje do Komisji Europejskiej o wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ciężarówek, które miałyby zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych. Co może się zmienić i jak to wpłynie na bezpieczeństwo? O tym w materiale Adriana Bąka. Według danych Europejskiej Federacji Transportowej Transport and Environment co roku 4000 Europejczyków ginie, a wielokrotnie więcej zostaje rannych w wypadkach, w których uczestniczą ciężarówki. Choć stanowią one tylko 3% samochodów, to uczestniczą w 15% wypadków, w których są ofiary śmiertelne. Dlatego Federacja naciska na Komisję Europejską, by ta wprowadziła zmiany dotyczące przede wszystkim kabiny ciężarówki, mówi Piotr Skubisz z organizacji INSPRO, zrzeszonej w Federacji TNT. Postulujemy rozwiązanie standardów, to znaczy wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwalają kierowcy samochodu ciężarowego widzieć całe otoczenie kabiny, tak aby nie mógł przeoczyć żadnego rowerzysty, żadnego pieszego. Piesi, rowerzyści i motocykliści stanowią prawie połowę śmiertelnych ofiar wypadków na drodze, w tym 1/4 w wypadkach z udziałem ciężarówek, a proporcja ta rośnie jeszcze na obszarach zabudowanych, gdzie szczególnie istotne jest pole widzenia kierowcy, które ogranicza tak zwana martwa strefa, czyli ta część przestrzeni przed kabiną, której kierowca nie widzi, dodaje Piotr Skubisz. To jest szczególnie niebezpieczne w warunkach miejskich, gdy mamy taką sytuację, gdy kierowca samochodu ciężarowego czeka na czerwonym świetle, podjedzie rowerzysta, kierowca to skręci i nie będzie miał szansy przy źle zaprojektowanej kabinie dostrzeżenia tego pieszego czy też rowerzysty. Według Wojciecha Karwasa, redaktora naczelnego miesięcznika Transport Technika Motoryzacyjna, wydłużenie dolnej strefy kabiny mogłoby się przysłużyć zwiększeniu bezpieczeństwa. Jeżeli jednak dodałoby się troszkę i to troszkę nie byłoby wliczane w dopuszczalną długość zestawu, można też załatwić kilka spraw. Bezpieczeństwo, aerodynamikę można delikatnie poprawić, opływ takiego wydłużonego noska. Jak dodaje Wojciech Karwas, problem z niedostateczną widocznością można rozwiązać nie tylko poprzez zmianę konstrukcji kabin, ale także poprzez zamontowanie specjalnych czujników. Jest to znana już czerwona diodka w lusterku, która ostrzega o tym, że coś dzieje się w tej strefie
martwej widoczności na pasie po prawej lub po lewej stronie i że nie należy wykonywać pewnych manewrów, bo coś tam jest, czego kierowca nie widzi, a widzi to czujnik radarowy, który jest umieszczony gdzieś z tyłu za kabiną i potrafi to wcześniej wykryć. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia Polska prowadzi w niechlubnej czołówce krajów europejskich o największej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Wraz z Czarnogórą, Albanią, Mołdawią czy Białorusią znajduje się w grupie państw, gdzie liczba takich ofiar przekracza 10 na 100 tysięcy mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa na drogach to jeden z głównych priorytetów komisarz do spraw transportu Violette Bulc. We know that every single casualty is too much, so we will continue our efforts in order to decrease that to a minimum. Wiemy, że każda ofiara wypadku to jedna za wiele. Będziemy zatem robić wszystko, aby te złe statystyki jak najbardziej obniżyć. Zaś celem długookresowym jest zero ofiar na drogach. Przedstawiciele Federacji Transport and Environment podkreślają, że w przypadku ciężarówek sprawa jest o tyle istotna, że jak twierdzą, prace Komisji Europejskiej idą w kierunku rozróżnienia zasad dotyczących konstrukcji ciężarówek, gdy tymczasem bardziej uzasadnione byłoby zaostrzenie standardów. W magazynie europejskim Plus pora na wiadomości ze świata nauki. Polscy naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zakończyli testowanie modułów, które złożą się na laser rentgenowski X-Fiel powstający w niemieckim ośrodku badawczym Dezy pod Hamburgiem. X-Fiel to ma być najpotężniejsze źródło światła w paśmie rentgenowskim na świecie i główne urządzenie badawcze Europy. Planowane uruchomienie w 2017 roku. Dezy była Dorota Truszczak. X-Fiel da światło, jakiego jeszcze nie ma na świecie, jaśniejsze i z krótkim czasem trwania impulsu. To pozwoli zobaczyć różne zjawiska w świecie najdrobniejszych elementów materii, jak nigdy dotąd. Na przykład reakcje chemiczne czy trójwymiarowe obrazy różnych struktur z rozdzielczością atomową. Skorzysta na tym medycyna, technika i technologia. X-Fiel to prawie 3,5-kilometrowa rura o średnicy kilkunastu centymetrów, obudowana 1,5-metrowej średnicy korpusem naszpikowanym urządzeniami. Od jakości, w jakiej jest wykonana, będzie zależeć sukces naukowych eksperymentów. Jakość sprawdzali specjaliści z Instytutu Problemów Jądrowych w Krakowie, podkreśla Jacek Świerblewski. Jesteśmy jedyną tak dużą grupą, tak zorganizowaną grupą, która jest w stanie przeprowadzić takie testy. Oczywiście zrobiliśmy to przy współpracy z kolegami, ekspertami z Dezy. Te moduły to są klocki budujące tą rurę. Będzie ich 100 zainstalowanych w tunelu. Są to moduły przyspieszające. Moduł ma około 12 metrów, czyli po 1,2 km jest to sekcja przyspieszająca. Później są jeszcze inne sekcje. Nasza grupa była odpowiedzialna właśnie za przetestowanie tych oto klocków. Ale czy to będzie koniec współpracy z Dezy? Nie, to tylko jest zakończenie tego zadania. Myślę, że teraz dopiero otworzy się kolejny wachlarz możliwości współpracy. X-Fiel jest projektem, który ma działać przez kilkanaście lat. W instalacji będą przyspieszane elektrony do prędkości bliskiej światła. Ich wyhamowanie spowoduje wydzielenie promieniowania rentgenowskiego potrzebnego do badań w 5-6 stanowiskach. Koszt budowy lasera to prawie 1,2 mld euro. Swój wkład wnosi 12 krajów, w tym Polska, przy znaczącym udziale kilku unijnych programów. Profesor Helmut Dosz, dyrektor Dezy, chwali udział naszych specjalistów. Polscy naukowcy od początku współpracy z Dezy pełnią tu prominentną rolę. Od 60 lat są cenionymi znawcami techniki akceleratorowej i fizyki teoretycznej. Teraz pracujemy razem z sukcesem przy budowie X-Fiela. Polacy wnoszą tu swój znaczący wkład intelektualny i techniczny. W projekt X-Fiel zaangażowana jest także Politechnika Wrocławska i firma Cryosystem, które wybudowały 160-metrową instalację transportującą ciekły hel o temperaturze minus 271 stopni Celsjusza. Z kolei Narodowe Centrum Badań Jądrowych wykonuje specjalne urządzenia do pochłaniania tzw. śmieciowego niepotrzebnego promieniowania, zakłócającego pracę lasera, tłumaczy profesor Krzysztof Kurek, dyrektor centrum. Dobrze, chyba żeśmy wykonali tą pracę. Polska ma tutaj 2,7% bodajże tego wkładu do X-Fiela. To jest technologia bardzo nowoczesna, bardzo trudna, unikatowa. Nikt się tego nie jest w stanie tak nauczyć po prostu na studiach i trzeba było przejść cały okres zrozumienia. Więc ta współpraca z Dezy dla nas to są przede wszystkim kwalifikacje.
to po prostu powoduje, że ci inżynierowie będą naprawdę świetnymi specjalistami i po doświadczeniach przy X-Felu my w tej chwili wchodzimy w drugi projekt WSS, to jest duże źródło neutronów w Szwecji, gdzie możemy zaoferować również tą wiedzę techniczną, także NCBJ nie pracuje tylko tak, jak się czasami wydaje, że mamy grupy fizyków, którzy robią analizę gdzieś w eksperymencie, ale również robimy pewne konkretne rzeczy w metalu. Światłowody stają się nieodzowne, między innymi w telekomunikacji. Nad ich nową generacją pracują nasi naukowcy. Rozstrzygnięty został pierwszy konkurs w programie TeamTech, realizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z unijnego programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. TeamTech ma zbliżyć naukę i biznes poprzez realizację prac badawczych lub rozwojowych, będących kontynuacją oryginalnych odkryć naukowych. Jednym z laureatów został dr inżynier Tomasz Nasiłowski z innowacyjnej firmy Infotech, który ma opracować światłowód nowej generacji do zastosowań w systemach czujników, które pozwolą dokonywać niezwykle precyzyjnych pomiarów w bardzo trudnych warunkach. Z naukowcem rozmawia Krzysztof Michalski. Panie doktorze, zanim o światłowodzie nowej generacji pan opowie, to proszę przypomnieć, czym jest światłowód? Światłowód jest cienkim szklanym włosem, cienką szklaną żyłką, która potrafi przewodzić światło, przenosić światło nawet na bardzo duże odległości. I to zostało wykorzystane w telekomunikacji. Dokładnie. Jakby światłowód był jednym z twórców razem z laserem fotoniki, nowoczesnej optyki, można by powiedzieć. Czyli przesyłania informacji za pomocą światła. Dokładnie. Panie doktorze, no właśnie, ale co szczególnego, wyjątkowego będzie w światłowodzie, który pan będzie opracowywał? Czym on się będzie różnił od tych stosowanych w telekomunikacji? Światłowody w telekomunikacji zostały tak zaprojektowane, że są nieczułe na wszelkie zmiany czynników zewnętrznych, jakieś drgania, naprężenia, ciśnienia, zmiany temperatury. Dlatego, bo nie chcemy, żeby informacja, którą przesyłamy, ulegała zmianie. Tak? Chcemy, żeby z punktu A do B była niewrażliwa na zakłócenia. Dokładnie. Natomiast okazuje się, że czynniki zewnętrzne mogą wpływać na propagację światła w światłowodzie. Jeżeli odpowiednio ten światłowód zaprojektujemy, zrobimy inną strukturę tego światłowodu, inaczej będziemy domieszkować lub wstawimy jakieś otwory wewnątrz światłowodu. Czyli struktura będzie też inna. Czyli zmienimy strukturę, tak zwaną mikrostrukturę, to wtedy taki światłowód może być znacznie bardziej czuły na czynniki zewnętrzne. Będzie reagował na temperaturę. I to właśnie chcemy zrobić. Czyli ja rozumiem, że te światłowody, nad którymi państwo będą pracować, mają być w przeciwieństwie do telekomunikacyjnych właśnie wrażliwe na różne czynniki zewnętrzne i dzięki temu mogą być wykorzystane w czujnikach. Dokładnie taki jest nasz cel. Chcemy również wskazać, jaki parametr ma dany światłowód mierzyć. Czy to ma być temperatura i już będzie nieczuły na drgania, albo ma właśnie mierzyć drgania, a nie chcemy, żeby był czuły na temperaturę. Na przykład w skrzydle samolotu chcemy mierzyć naprężenia, a nie chcemy, żeby zmiany temperatury tego skrzydła powodowały nam jakąś zmianę sygnału. Gdzie jeszcze mogą znaleźć zastosowanie te czujniki? Takie czujniki możemy stosować w bardzo wielu miejscach. Do monitorowania na przykład stanu w kopalniach. Czy gdzieś nie pojawia się wyższa temperatura, która może spowodować zagrożenie gazem. Czy zagrożenie gazem, również gazowe czujniki światłowodowe. W gazociągach możemy monitorować, czy nie następuje jakieś naprężenie, czy nie występuje gdzieś wyciek gazu. Ale i w konstrukcjach budynków, prawda? W konstrukcjach budynków jak najbardziej, mostów. Czy nie pojawiają się zbyt duże naprężenia, które zagrażają konstrukcji mostów. Sieci wysokiego napięcia też. Sieci wysokiego napięcia, czy nie pojawiają się gdzieś opory zbyt wysokie, które podwyższają temperaturę i grożą zapaleniem. Także one pozwalają robić nam tak zwany inteligentny świat, inteligentne urządzenia, które same siebie monitorują, kiedy dzieje się coś nie tak, to dają znać nam odpowiednio wcześnie, że trzeba zareagować. Kiedy te światłowody i czujniki będą gotowe, kiedy państwo zakończą te swoje badania? Rozpoczynamy projekt już z początkiem października i w ciągu 3 lat chcemy zaprojektować kilka nowych struktur takich światłowodów i przetestować je w trudnych warunkach, w wysokich temperaturach, w warunkach promieniowania radioaktywnego, tak żeby takie czujniki światłowodowe mogły działać na przykład w kosmosie, w satelitach albo w elektrowniach jądrowych. Także mamy 3 lata na opracowanie takich światłowodów. Panie doktorze, pierwsze środki otrzymał pan na realizację tych światłowodów i w efekcie czujników z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, ale czy ma pan pomysł, jak dalej prowadzić te badania? Jak najbardziej, oczywiście. Właśnie dlatego prowadzimy firmę, w której opracowujemy nowe rozwiązania i współpracujemy z firmami dużymi produkcyjnymi, które wdrażają nasze opracowania. Także planujemy stworzyć całą branżę światłowodową. W różnych działach gospodarki chcemy, żeby te światłowody były powszechnie stosowane. W magazynie europejskim Plus już za chwilę wybierzemy
wybierzemy się w kosmos. Inżynierowie z Sener Polska są odpowiedzialni za jeden z kluczowych mechanizmów sondy rentgenowskiej Athena, flagowego projektu naukowego Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Celem misji Athena, której wystrzelenie zaplanowano na 2028 rok, jest m.in. zbieranie informacji na temat formowania i ewolucji grup galaktyk oraz czarnych dziur. Dorota Truszczak. Sonda Athena to duże zwierciadło i ogromny teleskop wychwytujący promieniowanie rentgenowskie, także spektrometr i przetwornik wizyjny. To druga tak zwana duża misja ESY w ramach programu Kosmiczna Wizja. Sener Polska podpisał kontrakt z ESA na zaprojektowanie, wyprodukowanie i przetestowanie prototypu mechanizmu selekcji instrumentów, mówi dyrektor generalna firmy Aleksandra Bukała. Misja będzie miała tylko dwa instrumenty, ale to już niesie ze sobą problem. Trzeba się umieć pomiędzy tymi instrumentami przełączyć. Albo jeden działa, albo drugi. Nasz mechanizm służy właśnie do tego, żeby przełączać pomiędzy tymi dwoma instrumentami przez ruchy lustra. Po prostu będziemy tym zwierciadłem poruszać, przesuwać je, tak żeby te promienie skupiały się albo na jednym instrumencie, albo na drugim końcu teleskopu. Teleskop to ogromna struktura o długości co najmniej 12 metrów z tonowym zwierciadłem o średnicy 2 metrów. Polskie kilkuset kilogramowe urządzenie ma składać się z dwóch pierścieni, w których będzie osadzone lustro. Pierścienie będą oddzielone specjalnymi siłownikami, tłumaczy dyrektor Bukała. Te siłowniki wyglądają troszkę jak amortyzatory do rowerów. Jest jeden walec, w środku drugi walec. Przez to, że jeden w drugi wchodzi, mogą stawać się krótsze lub dłuższe. Odległość pomiędzy tymi obręczami się zmienia. I przez to możemy na przykład na jednym krańcu zbliżyć te obręcze do siebie, a na drugim odsunąć. No i dzięki temu przesuwamy to zwierciadło, ruszamy nim pod kątem. Teleskop będzie umieszczony w odległości większej niż Ziemia-Księżyc. Jest tam niska temperatura. Polskie urządzenie musi sprostać różnym kosmicznym warunkom, podkreśla dyrektor Bukała. Musimy poruszać lustrem, które ma 1,5 tony, ale musimy spróbować zawalczyć o każdy kilogram, tak zaprojektować ten nasz mechanizm, żeby on był jak najlżejszy. Bo wyniesienie każdego kilograma w kosmos to jest bardzo duży koszt. Będziemy prawdopodobnie dużą część tego urządzenia wykonywać z tytanu, ponieważ on ma niską tak zwaną rozszerzalność cieplną. On po prostu nie reaguje za bardzo na temperaturę. Musimy przetrwać po pierwszy start, gdzie mamy bardzo wysokie temperatury i mamy bardzo wysokie wibracje. Ten nasz mechanizm musi wibracje kompensować, ponieważ to zwierciadło jest ogromne. Zbyt duże siły, które będą działały na to zwierciadło, mogą doprowadzić do jego uszkodzenia. Jeśli nasz mechanizm zawiedzie, no to będzie katastrofa. Start misji zaplanowany jest na 2028 rok. Warto podjąć ryzyko tak długiej inwestycji, zwłaszcza że ESA doceniła uniwersalność projektu polskich inżynierów, uważa dyrektor Bukała. ESA zaufała nam na tyle, żeby zdecydować się zainwestować w rozwój tej technologii w Polsce. Przekonaliśmy ich naszym wnioskiem. Powiem szczerze, to jest nasz najambitniejszy projekt technicznie. Mimo że realizujemy inne, na Marsa, na Jowisza, nie lecimy na obcą planetę, tylko lecimy gdzieś tam za Księżyc badać jakiś czar. Z punktu widzenia pod względem inżynieryjnym to jest projekt najtrudniejszy. Ale też staramy się budować sieć naszych kooperantów kraju. Szukamy polskich firm i instytutów badawczych, które chcą tego typu wyzwania podjąć. W tym konkretnym projekcie prowadzimy dyskusję z Europejską Agencją Kosmiczną, ale też z innymi agencjami na świecie, żeby koncepcję tej obręczy z tymi siłownikami wykorzystać w innych misjach zupełnie niezwiązanych z misjami naukowymi do lotów załogowych w kosmos komercyjnych. No na przykład do dokowania do stacji kosmicznej międzynarodowej. W magazynie Europejskim Plus to już wszystko.